Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz był gościem podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Samorządowym w Morawice z okazji 20. rocznicy uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowiącego integralną część Organizacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa. Spotkał się też z morawickimi druhami ochotnikami. Do Morawice przybył na zaproszenie posła Lucjana Pietrzczyka. Celem dzisiejszej wizyty była wizytacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy. Nie zdarza się, żeby do jednostki OSP przyjechało tylu znakomitych gości. Komendant główny, wojewódzki, miejski naraz. To jest dla nas wielkie wyróżnienie i motywacja do pracy. A cieszę się, że wizyta odbywa się w całej naszej gminie, bo to jest też dla nas wyróżnienie i docenienie naszego zaangażowania, naszej fachowości, naszej pracy. Mamy się czym pochwalić? Mamy. 13 jednostek, z których 4 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Samochody, wyposażenie, strażnice i ludzie. Ludzie, fachowi, zawodowcy z naszej gminie tacy są. Podczas konferencji komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz mówił o tym, jak bardzo na przestrzeni minionych 20 lat zmieniła się straż. Jeden element, który jest niezmienny, to jest ten duch bojowy, który jest w strażakach zarówno tych, którzy są w mundurach ze złotymi epeletami, jak również tych, co są ze srebrnymi, czyli druhami ochotnikami. Ja powiem, że wielką wartością dodaną naszego państwa jest to, że mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy chcą się angażować w ochotnicze straże pożarne. Bo najlepsza państwa straż pożarna z najlepszym wyposażeniem, z bardzo dobrze przygotowanymi ludźmi ma określony czas dojazdu. Jeżeli nie będziemy mieć mocnych jednostek lokalnych, to straty będą znacznie większe, a przede wszystkim będziemy mieć nie tylko straty materialne, ale również i to związane z ratowaniem życia ludzkiego, bo przecież dzisiaj jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym nie tylko są do gaszenia pożarów, ale to również i ratownictwo drogowe, ratownictwo techniczne, to kwalifikowana pierwsza pomoc, którą umieją udzielić na wysokim poziomie, a przede wszystkim to jest właśnie ta kwestia tego szybkiego dotarcia do ewentualnego miejsca zdarzenia. A druga rzecz to jest jeszcze kwestia tej ilości. W wielu zdarzeniach potrzebne są duże ilości, duże zasoby technologiczne i osobowe do zwalczania skutków, choćby nawet zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które jednak ten nasz kraj co jakiś czas nawiedzają. Stąd też czym większy ruch społeczny, tym większa efektywność naszego działania. Jeżeli mówimy jeszcze przez pryzmat, jak się to wszystko zmienia, to ja patrzę choćby nawet i na przygotowanie tego ochotniczych straży pożarnych. Mają już porządne remizy. W tych remizach nie jest tylko sala balowa, ale są również i zaplecze socjalne dla tych strażaków ochotników. Są sale szkoleń, ale to również i sprzęt, który jest dzisiaj na bardzo wysokim poziomie, a przecież mamy wielką wartość dodaną do naszej gospodarki, bowiem większość sprzętu, który dzisiaj jest w użytkowaniu straży pożarnych, w tej części ratowniczej, tej części gaśniczej, czy też ratowniczo-gaśniczej jest budowany na gruncie polskim. To polskie fabryki, wytwórnie przebudowują te wszystkie pojazdy i tworzą znakomitą technologię dla naszego kraju, w tym również na terenie tego województwa. O roli ochotniczych straży pożarnych w systemie obrony cywilnej mówił poseł Lucjan Pietrzczyk. Są to ludzie, którzy są przeszkoleni, którzy są, można powiedzieć, ciągle w boju i to są ludzie, którzy się sprawdzą w trakcie działań tego typu, o których pan komendant mówił i przeznaczeniem ochotniczych straży pożarnych jest również praca w tym szeroko pojętym systemie obronności kraju. Konferencja podsumowująca 20 lat funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie kieleckim stała się doskonałą okazją do zaprezentowania morawickich jednostek ochotniczych straży pożarnych i pokazania ich dorobku. Główny ciężar, ten finansowy utrzymania ochotniczych straży pożarnych spoczywa na lokalnym samorządzie. Natomiast oczywiście jest duża pomoc ze strony państwa, generalnie mówiąc, jeżeli chodzi o Krajowy System Ratownictwa Ratowniczo-Gaśniczy. Ile gmina Morawica wydaje z budżetu rocznie na utrzymanie? My wydajemy około 500 000 zł rocznie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Oczywiście wchodzą w to zakupy, inwestycje. Bardzo dobra. Także, że to jest duża dosyć kwota. Na bieżące utrzymanie około 200 000 zł.
sprzęt, który strażacy dysponują, jest w zasadzie w większości nowy, także że no, pod tym względem jesteśmy absolutnie tutaj potęgą, jeżeli chodzi o strażaków, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o strażnice, które wszystkie są wyremontowane, zmodernizowane, także no, dumni jesteśmy. Po konferencji udano się z wizytą do jednostek w Brudzowie i Bilczy. Pod wrażeniem wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Morawica byli także zaproszeni goście w osobach generała Zbigniewa Muszczaka, świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, starszego brygadiera Roberta Sabata, zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz posła Mirosława Pawlaka, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach. W konferencji podsumowującej 20-lecie uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego udział wzięli również przedstawiciele zarządu gminnego OSP w Morawice, druhowie z poszczególnych jednostek z terenu gminy Morawica, a także świętokrzyski kapelan strażaków ksiądz kanonik Marek Mrugała.